Tylko dziewczyna o czystym sercu będzie spotykała się z facetem poznanym na ulicy. Witam. I powiem wam, że to jest najpiękniejsze w podrywaniu dziewczyn na ulicy. Że wszystkie fałszywe dziewczyny nigdy się z tobą nie spotkają, gdy zagadasz do niej na ulicy. Naprawdę. I jak tak sięgam pamięcią, to naprawdę wszystkie dziewczyny, z którymi się spotykałem, a które poznałem na ulicy, no to jasno mogę powiedzieć, że to są dziewczyny o czystym sercu. Naprawdę. To są dziewczyny, z którymi można konie kraść. To są dziewczyny, z którymi można już całe życie przeżyć. Naprawdę. I czasem jest tak, że jakby to powiedzieć, łezka wokół się kręci, że gdzieś tam takie konkrety gdzieś tam zostawiam, idę dalej, no nie, bo nie jeden chciałby no, mieć chociaż jedną taką dziewczynę, jaką no, ja mam na co dzień. I powiem ci tak, no nie przejmuj się tym, że przykładowo podszedłeś do dziewczyny i olała cię, nie dała ci numeru, nie odebrała, odwołała spotkanie. Ciesz się, bo to jest fałszywa dziewczyna. Tylko dziewczyna o czystym sercu, no da ci szansę, rozumiesz? Da ci szansę, bo zobacz, jakby nie patrzeć, jesteś obcym, rozumiesz? Podchodzi do niej jakiś obcy i nieważne jak wygląda, no jeśli dziewczyna, no nazwijmy to, jest nieczysta, no to będzie zawsze widziała w tobie kogoś złego. Nie, jakiś podrywacz poszedł, jakiś uwodziciel, jakiś on pewnie chce mnie wyruchać, nie, 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 a on ma hajs, nie wiem, czy ma hajs, no nie, a ma mieszkanie, a jest znany jakiś, jest może jakimś muzykiem, no nie, nie, to ja się muszę szanować, ja muszę mieć wysokie standardy, nie, 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 stara, ty się szanuj, nie, no z jakimś tam gościem na ulicy pewnie do każdej podchodzi i tak dalej, milion gdzieś tam fałszywych myśli w głowie, no nie. Natomiast dziewczyna o czystym sercu podejdziesz, nie skreśli ciebie od razu. Da ci szansę. Pogada z tobą. Przyjdzie na to spotkanie. Przyjdzie na to spotkanie. Pełna gdzieś tam być może obaw, no że jakby nie patrzeć z jakimś obcym gościem przychodzę, nie wiadomo co się może stać, ile to dziewczyn gdzieś tam ma gaz pieprzowy w torebce, jak przychodzi na spotkanie, nóż, no nie, pokazuje mi laskę, a nóż też masz? No mam. I wyciąga taką kosę. I wiecie, ale ja widzę, że ta dziewczyna, no ja to mówię, ma czyste serce, no nie? Bo zaufała mi. Przyszła na to spotkanie. To już nieważne, czy mi da numer, bo dużo dziewczyn, nawet fałszywych, daje numer tylko po to, żebyś się odczepił i tak dalej, nie? Ale przyszła na to spotkanie. Przyszła na pierwsze spotkanie. Nie odwoływała, nie kombinowała. Przyszła. Dała ci szansę i nie można mówić do dziewczyn, że to jest desperacja czy coś. Nie, nie, nie. Zagadałeś i tak dalej. I powiem ci, jeśli nie zrobisz jakiś głupot, no to tak naprawdę masz już panienkę. I uważam, że warto. Warto latać po ulicy i tak dalej, bo odsiejesz cały ten syf. Naprawdę tego syfu jest tak dużo, żebyś się zdziwił. Na 100 dziewczyn ile syfu będzie? Z 80 panienek. Przy dobrych lotach przy takich naprawdę dobrych lotach, no nie, to tak połowa, no nie, połowa będzie syf, połowa będzie, ale z roku na rok coraz więcej tego syfu jest, no nie, coraz więcej muszę latać, żeby mieć przykładowo te same gdzieś tam wyniki, co kiedyś, no nie, po prostu to jest spowodowane, no, mainstreamem, promowanie materializmu i tak dalej, i tak dalej,
pakowanie gdzieś tam iluzji w głowę młodych gdzieś tam dziewczyn, one dorastają i tak dalej, no nie? Także, no, jakby to powiedzieć, no, trzeba się nalatać, ale warto, warto, no nie? Bo jak przyjdziesz, mówię, podejdziesz do super ładnej dziewczyny, no to też nie, pamiętaj, że kobieta albo dostanie dobre ciało, albo nie, no nie? No to jest losowość. Naprawdę, to jest losowość. Większość dziewczyn, no tak naprawdę nie ma wpływu na to, czy się urodzi wysoka, czy niska, czy z wielkim biustem, czy z małym biustem i tak dalej. To jest wszystko losowość. Algorytm losowy, no nie? I czasem jest tak, że matka ma super ciało. Matka ma super ciało. Babcia ma super ciało. Więc najprawdopodobniej jest to, że córka powinna też mieć super ciało, no nie? A czasem tak nie jest. I czasem poznałem dziewczynę dawno, dawno, dawno temu, no nie? No, która była średnia, no nie? Znaczy średni biust miała, ale urodę miała ładną. A jej matka po prostu, no, wszystko top. Biust wielki, tego i tak dalej. I ona mówiła, że no, ona w nas nie poszła, no nie? Ona w nas nie poszła. Więc mówię, to jest losowość, no nie? Także większość dziewczyn tak naprawdę, no, albo się rodzi, dostała losowo wygenerowane gdzieś tam ciało, które jest top, albo nie. No nie? Ale nad, jakby to powiedzieć, umysłem, no to kobieta ma wpływ, no nie? No, to jest tak naprawdę od niej zależy, co powie, czy cię spławi, czy powie coś niemiłego, no nie? Czyli na to ona ma wpływ. Na to, co mówi, na to, co wychodzi z jej wnętrza, jej słowa. Więc jeśli kobieta ma serce nieczyste, to będzie miała myśli nieczyste, słowa nieczyste i będzie miała zachowanie nieczyste, rozumiesz? Czyli będzie od razu myślała, to pewnie podrywacz wykorzysta mnie, zostawi, rozumiesz? Od razu będziesz miał, ona będzie miała w głowie wszystko, co najgorsze. Natomiast gdy podejdziesz do dziewczyny o czystym sercu, do tego będzie super ładna, zazwyczaj taka dziewczyna też będzie ukrywała swoje walory i tak dalej, no to ona ci da szansę, rozumiesz? Da ci szansę. No ale to też pamiętaj, że no, testy gdzieś tam będą, bo to też jest nieświadomie, no nie? To jest zaprogramowane, po prostu kobieta nie zastanawia się nad testami, po prostu same wychodzą, no nie? To jest tak, jak siedzisz sobie na komputerze, zainstalujesz sobie antywirusa, no nie, no i sobie coś tam przeglądasz, no i nagle program czuwa, no nie, i coś tam wykryto wirusa, no nie, no to ty nawet nie wiesz, no nie, po prostu wchodziłeś i już program działa, no nie, tak samo jest u kobiet. Podchodzisz, no nie, i ten, jakby to powiedzieć, program wyskoczył i ci dziewczyna jakiś test mówi. I odbijasz go prawidłowo albo do widzenia, no nie, także, no mówię, to jest nieuniknione u każdej dziewczyny. Ważne jest to, co się gdzieś tam dzieje, no później. Czy z tobą rozmawia i tak dalej, jak z tobą rozmawia. Ale najważniejsze jest to, czy przykładowo przyjdzie na to spotkanie. Czy przyjdzie na spotkanie. Jeśli przychodzi, no to raz, że jest to oznaka mega zainteresowania. No dwa, że dała, zobacz, no dała ci szansę, rozumiesz? Dała ci szansę. I czasem jest tak, że no, dziewczyna daje ci szansę, ty robisz z siebie idiotę i tak dalej, no nie. No i już nie chce przyjść, no nie, na kolejne, bo jesteś dziwny. Coś z tobą jest nie tak. Naprawdę chcesz ją tylko wykorzystać i tak dalej, kłamiesz. I tak, i ona po prostu rozpracowała cię i nie. Natomiast te wszystkie fałszywe laski, one tak kombinują, rozumiesz? Nie odbiera, nie odzwania, bawi się i ona tak naprawdę nigdy się nie zmieni. Ona zawsze taka będzie. Po prostu jest nieczysta. Dlatego podchodź na ulicy i z czasem to zrozumiesz. Z czasem to zrozumiesz. Że nie musisz dzwonić po dwa razy,
Nie musisz prosić po dwa razy. Wystarczy tylko raz. Wystarczy tylko raz. I zobaczysz, że pięć dziewczyn nie odbierze. Odwoła spotkanie. Ale szósta, ta jedyna bez problemu odbierze. Nie będzie mogła odebrać, oddzwoni. Zaproponujesz spotkanie. Jeśli będzie mogła, to przyjdzie. Jeśli ten termin nie będzie mógł, przykładowo pracuje, to ci powie, słuchaj, w niedzielę nie mogę, bo pracuję w gastro i tak dalej, ale w poniedziałek mam okienko wolne, możemy się spotkać. Boom. Wszystko do ugadania. Wszystko ok. I później idziesz, rozmawiasz z nią normalnie, robisz, co masz robić i tak dalej. I po prostu masz panienkę, rozumiesz? Masz panienkę czystą. I uwierz mi, że takiej właśnie dziewczyny szukasz. Musisz zrozumieć, czego ty szukasz. W momencie, gdy będziesz wiedział, jakiej dziewczyny szukasz, jak się zachowuje dziewczyna normalna, która przykładowo nie traktuje każdego, kto do niej zagaduje, jako kogoś złego, bo są takie dziewczyny, gdzie podchodzisz do niej, ona już cię traktuje jako coś najgorszego. Z góry cię gdzieś tam oznacza. I w takim, wtedy w momencie powiem ci tak, to dobrze, że tak się stało. Ja się cieszę, jak mi dziewczyna mówi odejdź, nie mam czasu, to uwielbiam, jak tak mówi. Bo ona się sama wyeliminowała. Wystarczyła jedna sekunda i ja już wszystko o niej wiem. Wiem to, co chcę wiedzieć. Mnie nie interesuje, gdzie ona pracuje i tak dalej, ale wiem, czy ona jest czysta, czy nieczysta. Proste. I uwierz mi, że szukasz czystych dziewczyn, bo tylko z taką stworzysz coś, przeżyjesz najpiękniejsze chwile. Z taką będziesz się dogadywał, będzie po prostu super. Będziesz tworzył super drużynę. I będziesz zadowolony, o to ci chodzi. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do usłyszenia.